Minka miała 17 lat, kiedy została rozstrzelana. Rój, który już był dowódcą w chwili rozstrzelania, miał 26 lat. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że tak młodzi ludzie walczyli o wolną Polskę, że tak młodzi ludzie nie zgadzali się na to, aby jedyną drogą dla Polski po drugiej wojnie światowej był komunizm. E My chcemy o nich pamiętać, dlatego po raz kolejny w naszym mieście, już po raz piąty, staną namioty Wyklętych. Jest to akcja, która pomaga w sposób interaktywny poznać historię, poznać Wyklętych, tym kim tak naprawdę byli, jakich wyborów dokonywali, często dramatycznych, rezygnując z założenia rodziny, z kariery, z nauki, pracy. Do tej akcji w tym roku włączyło się 40 polskich miast i gmin. Bardzo się cieszymy, ponieważ widzimy, że wielu wyklętych staje się inspiracją dla młodych ludzi do tego, aby żyć wartościami takimi jak, jak oni właśnie. W tym roku w Łodzi będziemy czekać na Was przed katedrą na placu katedralnym od godziny 10 do 20. W namiocie będziecie mogli zobaczyć umundurowania, broń, eksponaty czy nagrania archiwalne, które pomogą Wam zrozumieć y, wybory, jakich dokonywali wyklęci.